żeby zostać księdzem, musisz skończyć seminarium co najmniej 6 lat. Musisz sporo książek poczytać, musisz wiele rzeczy się dowiedzieć o kapłaństwie, o życiu, które wybierasz. Kiedy przygotowujesz się do małżeństwa, musisz przejść katechizację przedmałżeńską. Może być krótka, może być weekendowa, może być tygodniowa, czy 2 tygodnie. Ale czy to wszystko, co wystarczy wiedzieć o małżeństwie, czy to wszystko, co wystarczy wiedzieć o rodzinie? Chciałbym serdecznie zaprosić do tego, żeby trochę więcej się właśnie dowiedzieć. Może jesteś w małżeństwie, może chciałbyś pomóc też innym przygotowywać się dobrze do małżeństwa. Studium nad małżeństwem i rodziną w naszej diecezji to taki cykl kateches, które pozwalają do tego, żeby zgłębić wiedzę na temat małżeństwa, na temat rodziny. Zarówno od strony teologii, od strony psychologii, także od strony medycyny w dziedzinie prokreacji. Zapraszam Cię na spotkanie, które może być dla Ciebie pomocą do tego, żeby pomagać innym, ale także i pomóc sobie, żeby trochę więcej wiedzieć, żeby nieustannie w swoim małżeństwie się formować. Takie pierwsze spotkanie w Głogowie 5 listopada. Bardzo serdecznie Cię zapraszam.